Kreton. Sam jesteś kreton? Skoro od początku wiedziałeś, to czemu mi nie powiedziałeś? Bo nie. Może go jakoś przeteleportujemy? To go przeteleportuj. A co ja tu mam w kieszeni? Lebiotka? Aha! No to lebiotka. Ach, oczywiście. Patrzcie i podziwiajcie. No nie wierzę. No nie wierzę. Za jakieś 10 minut odkurzacz wróci do swoich pierwotnych rozmiarów. To szkoda. Już myślałem, że się uda. Uda się, jeśli przez te 10 minut wyniesiecie go na dwór. A rzeczywiście. Kreton. No wracajmy do Molly. Cieszę się, że się udało. No, rozpoczynamy akcję. Weź przebranie. Jest trochę krzywe. Tutejsze kury dadzą się nabrać z daleka. Ale na jaju lepiej się go pozbądź, bo aresztują cię za obrazę majestatu. Port kosmiczny znajduje się po drugiej stronie placu. I uważaj, na zewnątrz kręci się wielu żołnierzy kuratora. Powodzenia, Reksiu. Powodzenia, przyjacielu. Zaklinam się, że wydostanę cię z tego piekła. Reksio założył strój i wyszedł przed siedzibę ruchu oporu. Na placu kręciło się wielu żołnierzy kuratora. Hej, ty tam. Mi. Nie wiem, kim jesteś, ale wyglądasz podejrzanie. Idź stąd! Po chwili. Strażnicy zapomnieli o zdarzeniu i Reksio postanowił spróbować jeszcze raz. Reksio dotarł do bramy prowadzącej do portu kosmicznego. Nadszedł czas, by sprawdzić poprawność kodu, który Reksio otrzymał od fermenta Kotta. Podaj kod dostępu. Kod prawidłowy. Zapraszamy serdecznie. W porcie panował duży bałagan. Reksio przycupnął za stertą jakichś pudeł i zaczął obmyślać plan działania. Minutkę jeszcze! Wydaje, że papuga wywołała. Do stubeczek zwietrzałego kroku. Minutkę jeszcze. Miła pani, o co chodzi? Do stubeczek zwietrzałego kroku. Sezamy. Właściwy kurator czeka na te kraty. Minutkę jeszcze. Do stubeczek zwietrzałego jeszcze. Wydaje, że papuga mnie woła. Miła pani, o co chodzi? Odwróciwszy uwagę strażników, Reksio zdołał ukryć się w niewielkim transportowcu, który wkrótce miał lecieć na jajo ze specjalnym zamówieniem dla kuratora. Nadeszła pora ostatecznej rozgrywki. Reksio wyczuwał obecność kuratora. Wiedział, że w przypadku spotkania z nim żadne przebranie nie mogło mu pomóc. Reksio wkroczył do mrocznego wnętrza jaja. Wysoko nad nim majaczyły kontury mostka dowodzenia jajem, gdzie znajdował się cel jego misji – główny komputer jaja.
wiedziałem, że przybędziesz, ko. A teraz poznaj moc mojego czasoprzestrzennego teleportera chaosu. Za chwilę wylądujesz dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Reksio miał dużo szczęścia. Potężna broń kuratora przypadkowo przeniosła go do tej samej galaktyki, tylko jakieś 15 minut wcześniej. Niełatwo było Reksiowi znaleźć drogę w gąszczu pomostów, tajemnych przejść i ciemnych tuneli jaja. Nie na darmo nad jego budową pracowały najtęższe kurze muszczki wszechświata. Reksiu, wiedziałem, że przybędziesz. A teraz poznaj moc mojego czasoprzestrzennego teleportera chaosu. Za chwilę wylądujesz dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Reksio miał dużo szczęścia. Potężna broń kuratora przypadkowo przeniosła go do tej samej galaktyki, tylko jakieś 15 minut wcześniej. Thank you.
Aby dostać się na mostek, potrzebna niestety była specjalna karta dostępu. Niełatwo było Reksiowi znaleźć drogę w gąszczu pomostów, tajemnych przejść i ciemnych tuneli jaja. Nie na darmo nad jego budową pracowały najtęższe kurze muszczki wszechświata. Reksio zwrócił uwagę, że każde drzwi prowadzą zawsze w to samo miejsce. Może czas zacząć szkicować mapę tego labiryntu, pomyślał. Zapraszam na mostek dowodzenia. Reksio pochylił się nad komputerem. Potrzebny był pomysł, który raz na zawsze zniszczyłby jajo. Proszę wprowadzić nowe współrzędne ruchu jaja. Nowe współrzędne ruchu przyjęte. Uwaga, kurs kolizyjny. Zniszczenie jaja nastąpi za 5 jednostek czasu. Dziękuję. To było to. Zderzenie z gwiazdą powinno ostatecznie rozwiązać problem jaja. Teraz należało jak najszybciej stąd uciec i liczyć, że kretom uda się odkurzyć na czas jajo z wysiadujących je kur. Nie liczyłbym na to. Nie jeden już liczył z Reksiem i się nie doliczył. To samo czeka twoje śmieszne krety. Ha, ha, ha. Dobrze się domyślasz, Reksiu. Jestem twoim ojcem. Ha, ha. Dałeś się nabrać.
taki żart. Nie mogłem się powstrzymać. Ko? Ko? Tak naprawdę jestem bratem, bliźniakiem jednojajowym twojego kumpla. Ko? Koguta. Małym. Ko? 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 Kornelkiem. Ko? A teraz poznasz moc szpona. Tu komputer. Nim przepalą mi się wszystkie obwody, pragnę przypomnieć, że do katastrofy pozostały 4 jednostki czasu. I teraz nic już się nie da z tym zrobić. Ojej, szponie, co ty narobiłeś? Dzieło mojego życia zmierza ku zagładzie? Ja nieszczęsny przegrałem z Reksiem. I przegrałem z Kretesem. Złamam! Skakuj, Reksiu! Odkuracz już tu jest! Musimy go osłaniać! Weźcie mnie ze sobą! Wrócę do brata i będę już grzeczny! Naprawię całe zło, które wyrządziłem! Słowo kuratora! No nie wierzę! Naprawdę go zabieramy? Reksio i kurator wskoczyli do wajchadłowca. Po chwili nadleciał odkurzacz i krety zabrały się za ratowanie kur. Przepraszamy za spóźnienie. Temu kretonowi, kapitanowi Maldurfowi, odkurzacz powiększył się w kieszeni. Zamontowałem wam działo. Użyjcie go koniecznie. Kiedy nagle... Jajfajteny atakują! Kornelek, może im powiedz, żeby kurator, sobie polecieli. Nie chcę mieć z nimi nic wspólne. A ma, jajfajteny. Odkurza, rapiony! Lecimy na ratunek! A masz, jaj fajterze! Góra na pokładzie! Rapiony! Tu pani! A masz, jaj fajterze! Lecimy na ratunek! Rapiony! Otwieram zasłanie! Rapioni! Góra na pokładzie! Rapioni! Otwieram zasłanie! Lecimy na ratunek! Potwierdzam zastanie! Rapioni! Góra na pokładzie! Lecimy na ratunek! Lecimy na ratunek! Rapioni!
stanie. To prawdopodobnie. Mądry. Lecimy na ratunek. Prawdopodobnie. To prawdopodobnie. Mądry. Lecimy na ratunek. Prawdopodobnie. Góra na pokładzie. Prawdopodobnie. A masz, ja i pajterze. Góra na pokładzie. A masz, ja i pajterze. Tu pani odpuszczać. Mądry. Lecimy na ratunek! Amar, ja i pajterze! Amar, ja i pajterze! Ragoni! Ragoni! Góra na pokładzie! Ragoni! Góra na pokładzie! Góra na pokładzie! Potwierdzam zastanie! A masz, ja i pajterze! Tu pani odkurzać! Mój! Lecimy na ratunek! Kryty wraz z cennym ładunkiem kur odleciały dosłownie w ostatnim momencie. Jajo bowiem zbliżało się do kresu swojej wędrówki. Nic tu po nas. Dziennik gwiezdny, data kosmiczna 1500-1900. Sektor Kurana. Nasz statek. Czy to nie jajo zmierza z wielką prędkością w stronę rozpalonej gwiazdy? Rzeczywiście. Przygotować się do manewru ratunkowego. Silniki baflowe, cała naprzód! Uratujemy to, maleństwo. Dostaniemy medale od kuratora. Uwaga! Mamy je! Jahu! Taki był koniec potwornego jaja. Przygotować się do skoków w nadprzestrzeń, co? No... Chyba lepiej tak. Nic tu po nas. W całym układzie Kurana zapanowała wielka radość. Wszyscy bardzo się cieszyli, że jajo już nie śmierdzi i że kurator został pokonany. Nawet sam kurator się z tego cieszył. Komandor Kretes zaś cieszył się, że może spędzać czas w towarzystwie Moli. Wkrótce jednak nadszedł czas, żeby pożegnać się z przyjaciółmi i ruszyć w drogę powrotną. Właściwie to ja tu zostaję, z Moli. Postanowiliśmy wybudować wspólny kopiec i ryć długo i szczęśliwie w ziemi. O, Kretesie!
Jean Paul zamontował auto kreta w wahadłowcu. Nie musisz się niczym przejmować. Dolecicie bezpiecznie, choć jest ślepy jak kret. Autokret nie będzie potrzebny. Ja również lecę. Pokieruję tym pojazdem. Dziękuję ci, psie z gwiazd. Dziękuję za wszystko, a szczególnie za komandora Kretesa. Do zobaczenia, Reksiu! Jeszcze się spotkamy! Do zobaczenia! Żegnajcie! Drogi Mlecznej! Do zobaczenia! Żegnajcie się, Reksiu! I nie dajcie się nikomu zniewolić! Viva la Resistance! I tak Reksio, uratowawszy kury i przy okazji koguta Korneliuszka, wyruszył wreszcie do domu. To mój brat zbudował ten pojazd. Dosyć fajny. Angeliko, koko, Justynko, koko, i wy, inne kury, wróciłyście do mnie. A kto to? Czy to ty, koko, Korneliuszku? Tak, to ja, bracie. Tak się stęskniłem. Odtąd będziemy już razem. Ach, Reksiu, jakże mam ci dziękować. Tak. Tak, dziękujemy ci, Reksiu. A gdzie właściwie jest Reksio? Nie wiem. Przed chwilą tu był. Reksiu! Co stało się z Reksiem? Do kogo należy ten cień na ścianie? Tego dowiecie się w następnej części przygód Reksia.